Przed chwilą się śmialiśmy Paweł, ile lat się znamy, więc nie powiemy tego, bo przecież nie, nie, to, bo Boże. po prostu broń bożena. We, węgiel, kamień, no dokładnie. Starszy, no, no, tak, dokładnie ale ale przecież Kamienny, starszy. A my Przecież dopiero co skończyliśmy studia i jesteśmy pełni entuzjazmu do robienia sztuk teatralnych i w ogóle chwili. filmowych, w ogóle co wszystkiego, wszystkiego, tak. co chce. Dlatego właśnie cieszę się, że, wiesz, po prostu pa pamiętając, że jesteśmy studentami, pracujemy teraz po jakiejś chwili razem, i znów jesteś gościem w naszym teatrze, i myślę, że w tym teatrze będziesz co ile się da i jak najczęściej, bo jesteś reżyserem, który przynosi. Wesołość, radość, komedie i przedstawienia, które y, po prostu widzowie kochają. No i jeszcze dodaj, że przynoszą tak zwane okrągłe pieniądze, które pozwalają dyrekcji e, robić następne e, robić sztuki. Następne sztuki. No, to jest też ważne. Poza Bardzo. śmiechem, radością i tam paroma tymi innymi Bardzo. rzeczami, które można w różny inny sposób osiągnąć, no, ale okrągłych pieniędzy. Niestety, no, Musi być wystać. Ja ci powiem, że w wielu teatrach no, i w wielu produkcjach filmowych zawsze się mówiło tak, że właśnie robi się kilka komedii, które przynoszą pieniądze po to, żeby potem zrobić smutny dramat, na który być może widzowie w ogóle nie przyjdą, no tak, ale w sensie. będzie się człowiek czuł spełniony. No Natomiast tak, tak. proszę ciebie, jak się czujesz kolejny raz będąc u nas? W okay, no, bardzo dobrze się czuję, no bo wiesz, no, znam Część aktorów, wszystkich aktorów praktycznie rzecz biorąc. to akurat mam obsadę, że tak powiem, nowogoszczinną. Ja na z którą pracowałem przy w, w Forsie. I, I cóż, no... Wiesz, no to jest tak, że wraca do miejsca, które zna. Y, wiem, gdzie jest pokój, wiem, gdzie do pani Dzidzi trzeba pójść na obiad. Akurat nie chodzę, bo mam dietę pudełkową. No to straszne e, dla nas. No was. straszne, co począć? No, młodniejemy. No co? I, i, I wiem, gdzie jest ten, wiem, gdzie jest basen, rozumiesz? No to jest na no To jest szukne, Właśnie, w Radomiu, naprawdę... jak się znajdujesz w Radomiu. jak? Tak. No basen. Basen, oczywiście, no to wiesz, najważniejsza rzecz w Musisz ogóle. Musimy no, chodzić potrubie. razem na basen. Bardzo proszę. Bo ja na, na razie kijki wiesz i drej... Tak no, no my z panem Czarkiem domagałam, po każdej próbie, udajemy się na basen, na ulicę Młynarską, światowcy, gdzie pływamy. Światowcy, tak. światowcy. Światowcy, no. światowcy po prostu. Wiec... A jak znajdujesz atmosferę w naszym teatrze? No, póki co, tak szczerze ci powiem, to nie miałem czasu tej atmosfery y, zmierzyć, ani też polizać, ani powąchać, bo po prostu y, w towarzystwie y, pani Beaty Kowalskiej i pani Jany Jędrek, pana y, Cezarego Domagały właściwie spędzam połowę dnia, więc później to już tylko, wiesz, basen, obiad i do łóżka. No. no właśnie, bo kiedyś jeszcze było tak, że przychodziłeś do mnie na kawę. Teraz jak proszę, czy wpadniesz na kawę, bo już nie mam czasu, bo właśnie albo spróbuję, albo lecę na basen. No nie no, słuchaj, no bo w sumie to żeśmy w szaleńczym, nie powiedzieć brzydkiego słowa, stachanowskim tempie, no tak po trzech tygodniach można powiedzieć, że jesteśmy bliżej niż dalej. Mm -hmm. no. No właśnie, co urzekło Cię w tym tekście? Bo to nie pierwszy raz robisz tą, tą sztukę. Co się do niej przekonało, że rzeczywiście warto, ona odniesie sukces? Ona jest, po pierwsze, napisano jeden z mandarynów farsy i komedii, nieżyjący już e, e, Churchill. E, I ona ma jedną fajną rzecz, mianowicie taką, że. Każdy akt ma kompletnie inny charakter, to znaczy jest inaczej zbudowany i, 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 i ma inną konwencję. Pierwszy akt jest klasyczną tak zwaną komedią a trois, prawda, trójkąta. Mm -hmm. a, trójkąt, to oczywiście jak wstało na farce jest on lekko pogięty i troszkę odwrócony. Natomiast drugi, drugi akt jest to totalny e, e, Monty Python. Jakby rzeczywistość zaczyna zupełnie co inaczej znaczyć. Ja przesadzam, używam wielkich słów, no ale jest zwariowany, jest pełen takich oszalałych zwrotów. Opiera się na, na, na jakby to powiedzieć, no. W pełnym przeglądzie kiepskiego aktorstwa, ponieważ ktoś udaje aktora. No, więc w związku z tym, znaczy, musi by... Wielki kater... aktor to może robić. Wielki aktor może robić i robi. E, mm -hmm. i, i, e, i, I po prostu jest, jest szaleństwem. No, drugi akt jest szaleństwem, który mi się bardzo podoba, bo na dzisiaj, właśnie na próbie rano, w pewnym momencie coś tam zaiskrzyło i nagle się zrobił taki, wiesz, typowy, farsowy nonsens, po prostu. Śmieszny, zabawny, po prostu. Znaczy, w pierwszym przypadku. Jeszcze działają prawa logiki, prawa fizyki, wiesz, tak dalej. Jeszcze działają? Nie do końca, tam gdzieś to, to światło się odchyla, i tak dalej. Natomiast w drugim akcie już żadne prawo logiki formalnej, żadne prawa fizyki, już to nie, nie działa w ogóle. Działa tylko ta oszalała logika farsy, no, w którą albo trzeba uwierzyć, a jak się nie wierzy, to nie trzeba grać. No i, i już. Więc to mi urzekło, bo, jest, bo są dwie rzeczy i dwie konwencje, które dzi o dziwo do siebie przystają. Jest fajnie wymyślona fabuła, no tak jak we wszystkich angielskich dobrych prawda, Evergreenach e i, i, i można to robić. Jest fajnie napisane są postaci, jest przede wszystkim... No ja właśnie postacie, Powiedz, że... Czekaj, ja jeszcze jest jedna kto, ważna masz... rzecz, bardzo ważna rzecz, jest świetnie przetłumaczona. Mhm. Jak wiadomo, tłumaczenia naszych sztuk teatralnych no, są takie, jakie są i każdy, no kto grał tu nie mam grał, napisane, albo... kto tłumaczył? – Klaudyna Aha. I, i, I te sztuki polskie teatralne są tak tłumaczone, jak są tłumaczone, aktor, no teraz nie jeden aktor, nie To teraz właśnie mamy taki przykład, że wszystko musimy Reżyser, ratować. Tak, tak. Siada no no i sense. mówi czegoś tu, czuś tu brakuje i tak dalej, i tak dalej. Albo się no to sensy są jakieś Albo takie. są nonsensy mhm. po prostu. No już łącznie z takim słynnym, że jest, ja mam takie słowo test po prostu, jak to jest tłumaczone. Jest takie angielskie słowo pathetic. Mm -hmm. I z reguły jak jest tłumaczone? Patetyczne. A co znaczy naprawdę po angielsku? Żałosne. A, aha. I to jest cały e, pies pogrzebany. To wiedzieć, jest świetnie no. przetłumaczone, bo ja czytałem oryginał e, i ona oczywiście znakomicie przetłumaczyła. I, i wszystkie płęty, wszystkie grepsy, żarty, kawały, e, dialogi, wszystko to jest tak zrobione, jak był przekazał. Świetnie. No. Powiedz mi teraz o tych postaciach też, no bo po, po pierwsze mamy Czarka Domagałę, tak. który jest nowym naszym nabytkiem teatralnym. Jest to i reżyser świadomy, i, I aktor autor, wspaniały, autor. i autor, czyli człowiek orkiestra. Ja, człowiek orkiestra, który bardzo fajnie który e, świadomy stworzył, jestem. tak mhm. świadomie stworzył e, e, pokrętną postać e, m, aktora profesjonalnego, który utrzymuje się z malowania ścian. Jak sam mówi ostatnią e, ostatnią tak na reklamę. Bywa. No, na świecie bywa, ale ostatnią reklamę osiem, robił 8 lat temu. Mhm. Więc jest on aktorem, nazwijmy to umownym nieco. I teraz zdarza mu się otrzymać wspaniałą propozycję, zagrania w żywym teatrze fakt. Czyli pewna dama angażuje go, żeby zagrał rolę męża na żywo. I oczywiście ja, się ci się zgadza. I po chwili mamy cały przegląd, prawda? E, e, no, Zawirowań, rozumiesz? Zawirowań i ty? kretynizmów, e, 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 szmiry i tak dalej, i tak dalej aktorskich, to Sławek e, Czarek świetnie robi, bo po prostu no, dobrze to czuję robi. Czuje to, to tak. Czuje to i jak mu mówi, no czasami cytuję Czasami cytuję, ale nie powiem kogo. I, I to jest ta główna postać. Później mamy Beatę Kowalską, która gra właśnie tą. No gościnną, a no aktorkę. Tak. Mam nadzieję, że nie, 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 no, że, no. że nie ostatni raz, że będzie do nas tutaj się zjawiała. Miejmy nadzieję, to będzie do, bardzo dobry pomysł. I, I ona gra z kolei, zresztą świetna to jest postać, bo to jest postać kobiety, małżonki, która zostaje przyłapana na. Zdradzie małżeńskiej. No i ona, ona musi wylawirować się z tej zdrady tak, żeby nic się nie stało. No i angażuje właśnie człowieka, o którym opowiadałem. Robi to bardzo fajnie. No, musi przeżyć te jego wszystkie, prawda, parady i tak dalej, bo on głównie jest aktorem typu, mówi samo sobie, że grałem otella na wielu castingach. <grywa> Więc on gra tekst. na castingach. Piękny Moim tekst. zdaniem to w programie powinno być wytłumaczone, bo to nie każdy do końca zrozumiał, o co to jest chodzi. Casting? Co to jest ten casting i jaki jest aktor, który gra tylko na castingach. No. Więc y, 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 no, ona musi go znieść przez te, przez te dwa akty, bo, bo on, to, co on tam jej wyprawia, przechodzi po prostu w ludzkie pojęcie i nikt normalny by tego nie wytrzyma. No i w końcu Jana Andrzeja, która gra zdradzaną przez kochanka. Naszej bohaterki żony, która przychodzi porozmawiać sobie z jej mężem. No, jest taką rozszczepioną, prawda, zadowoloną z siebie niewiastą, która postanawia się zemścić. No, na na babie, która, prawda, zdradza ją z mężem, prawda, jej. No i oczywiście no z tego są różne konsekwencje. No, finał jest, powiedziałbym, taki pozytyw, pozytywnie erotyczny. O, tak bym to nazwał, nasz główny bohater po 20 latach. Ee, no, w, 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 jakby to powiedzieć, po 20 latach mniejszego życia no, trafia na coś, co go po prostu czyni człowiekiem szczęśliwym. Tak, to skrzydza. No dobrze, to dziękujemy Ci. Czekamy na rezultat, na premierę. Zapraszamy wszystkich. Zapraszam. Proszę, proszę Was, zapraszamy do teatru. Wejdźcie na naszą stronę internetową, na Facebooka naszego teatru. Zobaczycie nie tylko rozmowy z nami, z aktorami, ale zobaczycie wszystko, co się u nas dzieje. No i będziecie wiedzieć, kiedy się zaczyna już nasza premiera. 24. Serdecznie zapraszamy na premierę. Powiem jedno, warto zobaczyć, co w stanie jest wymyśleć zwykły dekorator. Zwykły dekorator. No i teraz my oczywiście, no wiesz, to jest pytanie, na które jeszcze nie, pewnie nie odpowiesz nam, ale co przygotowujesz dla nas w przyszłym sezonie, bo na pewno w przyszłym sezonie znowu się spotkamy i będzie, będzie znowu wesoło. Bardzo będzie miło. Dziękujemy. Dziękuję.